Weronika Kurmin urodziła się 4 lutego 1934 roku w Wilnie. Jej ojciec był z zawodu strażakiem, a matka pracowała w sądzie. Ma brata i dwie siostry. Dzieciństwo spędziła w rodzinnym majątku przy ulicy Majowej w Wilnie. Moje serce jest podzielone na pół. Jedna połowa znajduje się w Wilnie, druga w Olsztynie. W 1949 roku Weronika Kurmin była świadkiem aresztowania ojca, Stanisława Wojnicza, przez Rosjan i jego wywózki do łagrów w Związku Radzieckim. Przekazano, że tylko sprawdzają dokumenty, więc ojciec wyciągnął nawet kartę repatriacyjną i paszport całej rodziny, ale zamiast sprawdzić, to dokumenty zostały porwane, rzucone na ziemię, a ojca zabrano, jak sami powiedzieli, by sprawdzić dokumenty. Ojciec wrócił z niewoli po 4 latach, w 1953 roku. Weronika Kurmin uczyła się w najstarszej polskiej szkole w Wilnie, legendarnej Piątce na Antokolu. To była jedyna polska szkoła po wojnie. Gdy wkroczyli Rosjanie do Wilna w 1945 roku, postanowili zlikwidować tą szkołę, uważając, że młodzież polska powinna chodzić do szkół litewskich lub rosyjskich. Po szkole Weronika Kurmin podjęła studia historyczne w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce. W 1956 roku wyszła za mąż za Czesława Kurmina. Rok później, podczas drugiej repatriacji, wraz z rodziną wyjechała na ziemię odzyskane. Trafiliśmy na punkt repatriacyjny w Międzyzdrojach. To było sanatorium. Mieliśmy zapewnione wyżywienie, mieliśmy zapewnioną opiekę. Kierowano nas do różnych miejsc, do pracy, dając i mieszkania. Weronika Kurmin z mężem osiedliła się w Olsztynie, a jej rodzice w Gdyni. W stolicy Warmii i Mazur pracowała w szkolnictwie. 30 lat uczyła rosyjskiego w szkole podstawowej nr 15. Weronika Kurmin jest popularyzatorką kultury kresowej i autorką drukowanych w Gazecie Olsztyńskiej przepisów na Wigilię po wileńsku. Na przykład takie potrawy jak kołduny. Zawsze przepis dawałam nawet naszej młodzieży, podkreślając, jak pięknie o tym opisał Wańkowicz. Przecież nigdy nie obeszły się zapusty w Wilnie bez kołdunów. Weronika Kurmin urodziła 2 dzieci. Ma też 3 wnucząt. Córka Małgorzata Kurmin jest aktorką i śpiewaczką.